Panie doktorze? Panie doktorze? Chwileczkę, chwileczkę, siostro. Nawet podczas wzburzenia nie możemy aż tak zapominać. Wygląda pani jak nieprzymierzająco szalały piekarz. Proszę się wytrzeć. Mogę zdejmować z siebie te recepturki. Przecież to tamuje krew. O, jeszcze jak? I porządnie się zapiąć. No, a teraz słucham. Panie doktorze! Panie doktorze! Cisza! Krzyczy pani odrażająco. Proszę się uspokoić. Panie doktorze! Panie doktorze! Wiem, że jestem doktorem. Co pan chce mi powiedzieć? No właśnie chciałam powiedzieć, że pan Henio rozpoczął strajk okupacyjny. Żąda większej liczby zastrzyków i 6 kroplówek naraz. Czym się objawia strajk okupacyjny pana Henio? Odmawia korzystania z basenu. No to rzeczywiście przykre. To nie żąda wypisania z naszej placówki? Chyba o tym z emocji zapomniał. Dobrze. Proszę go tu przyprowadzić. Proszę. Żądam kroplówek na całym ciele. Zaraz, proszę tutaj pójść. Proszę usiąść, panie Heniu. Przyszła pora na nasz mały test. Jeśli tym razem da pan sobie radę, spełnimy wszystkie pańskie postulaty. Dobrze, mój kochany doktoreczku, ale pan jest dobry. Panie Heniu, już parokrotnie panu mówiłem, że nie znoszę, jak mnie pan całuje. Bierzmy się do testu. Na tej planszy widzimy oczywiście lochę karmiącą małe. Panie Heniu, test jeszcze się nie rozpoczął. To, na co pan patrzy, to zdjęcie ordynatora podczas obchodu. Proszę tu popatrzeć. Co pan widzi? To jest oczywiście słynny most Golden Gate w San Francisco. Nie. To jest właśnie locha karmiąca małe. Siostro, proszę odprowadzić pana Henia. Tak, panie doktorze. A z tym cementem to załatwione. Szwagroszczak jutro podjedzie. Panie emeryku, wielokrotnie powtarzałem, że nie znoszę tej ordynarnej gwary. Cóż to za wstrętne słowo szwagroszczak? To co pan nie mówił? Nie, szwagroszczak zajdzie od potwórka. Pan tu na LBA był na załatwion. Siostro! Proszę naszego pana Henia zanieść z powrotem, dać mu tyle kroplówek, ile chce i proszę z nim ćwiczyć testy. Wie siostra, co jest na tej planszy? Locha w San Francisco? Panie Heniu, niech pan sam idzie na oddział, a siostra niech sobie weźmie tydzień bezpłatnego i nie chce was tu widzieć ani sekundy dłużej.